Dzień dobry, dzień dobry. Hello, it's me, it's ja, tak, oczywiście, z Kawczanem. A co? Na bogato musi być. Pierwszy dzisiaj i pierwszy z wami, ludzie. No to jest bailando. Alejandro, Alejandro, czy jakoś tak. Także Kawczan mamy. Dzisiaj przychodzę w sumie z paczuchą. Paczuchą ciuchów, o której już jakiś czas temu mówiłem, że były zamawiane. Więc przyszła spora. Oczywiście sprawdzimy potem, czy na pewno wszystko przyszło, bo ja jeszcze mam taką manię kontrolowania. No bo umówmy się, chyba nie każdy pamięta wszystko, co wrzucił do koszyka. I czy potem, wiecie, no może ktoś tak pamięta, ale jednak ja osobiście mógłbym zapomnieć, że coś dodatkowego wrzuciłem i ja zawsze liczę, sprawdzam jeszcze z zamówieniem, ale to do tego zaraz przejdziemy. Także na spokojnie. No, musimy się napoić najpierw, bo musi być energia. No co ja wam mogę powiedzieć w tym temacie? Także krzesełko pomocowe. Tak. Najpierw zrobimy sobie, że tak powiem, ogólne oglądanie, co tam przyszło, a potem będę przymierzać, będziemy patrzeć, czy pasi, czy nie pasi. Wszystko się dowiemy, że tak powiem, w trakcie. Dobra, teraz przyleci pierwsza bluzeczka. Aha, jedna rzecz, taka małe sprostowanie, które ja osobiście doświadczyłem teraz przy tych zakupach. Z tymi promocjami na Sinsayu trzeba się jednak śpieszyć, bo pewne bluzki były po 7 zł, zdążyłem powrzucać do koszyka, a potem przy zamówieniu już kosztowały po 12, czyli ta promocja się zmieniła, więc ta cena w koszyku też się zmieniła. Także jak ktoś tam ma taką świadomość, że aha, dobra, 7 zł to fajnie, no ale to chyba jest już na teraz, nie? Czyli jak jest teraz, to dodajemy do koszyka i najlepiej zamawiać, bo jak jest w tym koszyku i na przykład dzień później, czy 2 dni później wchodzisz, to już ta cena niestety się zmienia. No ja tutaj doświadczyłem, znaczy to nie jest tragedia. No ale jak Janusz biznesu ma być, to Janusz biznesu chce mieć po 7 zł, nie? Pierwsza w kolorze takim, który rzadko zakładam, ale się zdarza. No i mówię, dobra, no to bierzemy. No niebieska. Niebieska z takim napisem. Tylko tak teraz patrzę na żywo, to jest taki napis, którego ja nie lubię. Taki klejący. Słyszycie? Taki no, taka guma klejąca. Trochę jak farba witrażowa, o której całkiem niedawno mówiłem na którymś z vlogów. Gdzie przyklejam te farby witrażowe do obrazki. No ale ogólnie rzecz biorąc, na panu modelu mi się spodobała, więc mówię, chcę ją mieć. No mówię tutaj tylko tym takim minusikiem malutkim, to jest to. Może nie będzie tak źle. Rozmiar S, bo już z XS-ek wyrosłem, że tak powiem. No bo niestety przybrałem na masie, więc nie brałem XS-ek, żeby nie wyglądać jak opięty baleron. No to S-ki. Chociaż jak na eskę, to i tak spora. No i materiał ma fajny. Ma taki naprawdę mięciutki, przyjemny. No ale do najgrubszych też nie należy, bo jakiś tam prześwit widać. No niemniej jednak podoba mi się i okej. Okay. Mało było w serek. Tak jak dzisiaj mam, nie? Bardziej mi się podoba. No mało było tych były takie bardziej okrągłe. No to by dobra, no już. Niech będzie. Tutaj coś takiego w sumie na spróbowanie i wziąłem w większym rozmiarze. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Ja rzadko w takich bluzkach chodzę, więc no i też mało mam, więc też dlatego rzadko chodzę. Na długi rękaw taka. Tylko że tę wziąłem M-kę. Dlaczego? Dlatego, że bałem się zaryzykować na S-kę. Oczywiście przymierzymy to dzisiaj, będę wiedział, czy to jest dobre, czy jednak będzie za duże. Bo ja kiedyś kupiłem właśnie ze Sinsaya taki rodzaj bluzki z długim rękawem, tylko że wtedy nosiłem XS-ki. Także no wszystkie ładnie wyglądały wtedy na mnie. No i powiem tak, też wziąłem wtedy XS-kę, no bo wiadomo, tak, to był ten moment. Ale no niestety było tak małe, tak ciasne, że mówię nie. Więc nad S-ką też się zastanawiałem, mówię, kurczę, żeby się nie okazała jednak za mała, mówię, wezmę M-kę. Najwyżej jak będzie trochę luźniejsza, to nic się nie stanie. No chyba, że zaraz mi się znowu przytyje. Od tych słodyczy, które non stop wpierniczam, no wiadomo, nie? Oczywista oczywistość. No dobra, no to mamy to.
Wygląda ładnie, no mi się podoba. Materiał ma fajny, bez tam żadnych nadruków. Mówię, dobra. Bierę, a czemu nie, a czemu nie? Kolejna bluzka, która mnie urzekła w sumie, bo jest taka też w moich kolekcjach niespotykana. To taka zwykła w paski. Zwykła w paski, bez żadnych tam nadruków i tak dalej. No i też niestety nie w serek. Tylko taki okrągły. No ale dobra, no cóż. Eskę oczywiście. No materiał też ma fajny. Też mi się podoba. Też mi się podoba, jest ok. Czy jest mocno prześwitujący? Nie, w sumie jest porównywalny jak do tej niebieskiej. Więc bez szału. Dobra. Więc bez szału, no nie? Ale w paseczki w sumie ok. No mówię, większość z tych bluzek była po 7, po 8 czy tam po 9 zł, więc... No ja lubię takie promocje, co ja wam mogę powiedzieć? No kto by nie lubił, nie? Mam zwolenników i przeciwników tej marki, ponieważ niektórzy twierdzą, że to szmaty, po pierwszym praniu się psują, guzik, prawda, proszę zobaczyć, widzicie mnie nieraz we vlogach, no przecież ile czasu ja chodzę, a u mnie to jest tak, ja w tym pochodzę dzisiaj pół dnia i zaraz to leci do kosza na pranie i także pff, to jest naprawdę często prane, ja nie mam jakichś tutaj problemów, nic się nie dzieje, nic się nie rwie, nie ma prześwitów, przetarć, nic, dosłownie nic. O, na żywo jeszcze fajniejsza. Rybki. Rybki, rybeczki, co ja wam mogę powiedzieć. No fajny bajer, co? Wiecie, tam teraz było sporo takich wyprzedaży typowo wakacyjnych, bo to było widać, jakieś tam kotwice, łódki, tym sprawy takie, no wiadomo, gdzie w okresie wakacji kosztowały dużo, dużo więcej, a teraz no właśnie spadły na te mniejsze, fajniejsze pieniążki. No i Janusz sobie kupił. No kto powiedział, że w rybach to można chodzić tylko wakacje? No spokojnie, no. To tylko ja. To oczywiście, że nie. Ryby to można nosić cały rok, a co? Ja co prawda jestem spod znaku lwa, jakby ktoś pytał, ale ktoś, kto jest od ryb, może nosić ryby. Januszowi się spodobało na modelu, tylko tak na modelu to wszystko było takie nie do końca wyraźne. Mimo tego, że ja tam sobie przybliżałem to i w ogóle, to jakoś jeszcze to nie było to. Ale tutaj spodobało mi się, więc jestem zadowolony i powiem tak, nie żałuję, że wziąłem ryby. Bo były kotwicy, w sumie nie wiem, tam brałem wszelakie rzeczy. Jedna rzecz mi w ogóle uciekła z koszyka, bo tam podliczone było zamówienie i kwota mi się zgadzała. Mówię, kurczę, kwota była jeszcze większa, nie? A tak potem patrzę, pozycja jakoś, jakaś odpadła. Podejrzewam, że to była któraś z tych bluzek właśnie promocyjnych po te 7 czy tam 8 zł. Być może ktoś wykupił w międzyczasie i zeszło, nie? Tutaj kolejna, też takie grubsze paski, taki błękit przełamany w kolorze khaki, więc co ja wam mogę powiedzieć, no mówię, kurczę, no ja w takich rzeczach nie chodzę, a może będą mi to pasowały, nie, no mówię, człowiek, że tak powiem, zmienia swoje spostrzeżenia wizualne z wiekiem, co, no ciągle chodzę albo w jakichś bordach czerwonych, albo w czarnych, granatowych, albo w białych, no nie. Tam czasem się trafia jakaś pomarańczowa, niebieska, ale to tak sporadycznie, więc mówię, dobra, no trzeba trochę, że tak powiem, kolorów do swojego życia wprowadzić, chociaż takich, więc bluzka jak najbardziej będzie ok. No i mi się podoba. Jest ok. Fajna. A co? Rozglądałem się w ogóle za bluzami. Było kilka, co mi się podobało, ale przede wszystkim były w dość wysokich cenach. No nic dziwnego, wchodzimy w ten sezon. A dwa, no większość tych tańszych to była przez głowę. Ja z racji, że lubię sobie włosy ułożyć tak jak dzisiaj i one będą ci już zaraz do niczego się nie nadawały, bo jak zacznę przymierzać te wszystkie bluzki, no to przecież je potargam, no to będzie wiadomo. Ale no w zimę bluzę, no co, wychodzę gdzieś, zakładam bluzę przez głowę, fryz naruszony. Potem wracam do domu, ściągam bluzę przez głowę, fryz naruszony. No i to... Więc ja zdecydowanie wolę te na suwaczek i tyle, nie? Także bluzka kolejna, moim zdaniem mi się podoba, ja jestem zadowolony. A, tutaj wziąłem, bo powiem tak. Ona nie była dość wyraźna na tym zdjęciu. Dla mnie to wpadała w taki szary melanż i faktycznie taki jest, tylko tutaj bym powiedział, że wygląda trochę jaśniej niż na zdjęciu. Na zdjęciu się wydawała taka bardziej w grafit wpadająca. Tutaj zdecydowanie... wkurzają mnie te nalepki od nich.
Tutaj zdecydowanie szary melanż, taki typowo szary, zwykła szara. Szary człowiek, szara bluzka i wszyscy są w komplecie. Więc no mi się podoba, nie? Co ja wam mogę powiedzieć? Elegancko z por favoros. Super. No i materiał taki dość też cieniutki. No ale też z drugiej strony co tu oczekiwać za jakąś jakość, nie? Jestem ciekaw właśnie a propos jakości i że tak tego, bo Paweł, ten mój widz, pozdrawiam serdecznie. Że tak powiem, darczyńca mój, co mi na ciastka przesyła i tak mówi, ty, bo ja chłodnę. Nie, miał kurtkę sobie zamówił, no jestem ciekaw jego reakcji. Muszę do niego napisać. Dobra, teraz tak, a jest coś, co mnie skorciło, dlatego, że w mojej kolekcji tego jest mało. A teraz dotykam i czuję, że to jest mega fajna jakość. Kurczę, jestem w ogóle mile zaskoczony. I w kolorach też mi się podoba. Tak, dokładnie, ja nie mam takich koszul. Ja w takich kolorach, to wiecie, ja albo szare, albo czarne, albo bordowa, czy tam miodowa, tak, no to ja takie koszule mam, ale takie typowo, takie niebieskiej, no to nie mam. I mówię, chcę mieć, no i ta była w fajnej cenie. Eseczka, proszę bardzo. Będzie, no będzie pasowała dosłownie do wszystkiego, do czarnych spodni, do jeansów, no kurczę, super. Super, bardzo mi się podoba, ale w ogóle jakość jaka, kurczę, jakie to jest grube. Można powiedzieć, że to jest normalnie koszula typowo na jesień. Jesień, zimę, ona jest mega, mega gruba. No, kurczę, nie mam jak wam pokazać tak w 100%. No ale mam nadzieję, że wierzycie na słowo. Jest naprawdę... A to jest regular? Ja zawsze biorę slim. O, wydawało mi się, że to jest slimowana. Ciekawe, jak będzie na mnie leżała. Bo takie zwykłe koszule, właśnie te regularne, to nie zawsze na mnie dobrze wyglądają, ale te slim to już troszeczkę lepiej. Więc wiecie, gęba niewyraźna, to chociaż ciuch, żeby leżał, nie? No, także co ja wam mogę powiedzieć? No, jestem mile zaskoczony. Kurczę, koszula bajera. Muszę zobaczyć, czy wejść na Sinseya i zobaczyć, czy z tej samej kolekcji, czy są inne kolory. Bo jak ją przymierzę i zobaczę, że dobrze na mnie leży i że wszystko jest ok, że mi się to podoba, to czemu nie? To może bym sobie, że tak powiem, zafundował w innym kolorze. No bo mówię, tutaj się rzuciłem stricte na to, że ona jest po prostu niebieska, a w mojej kolekcji, w mojej szafie takich rzeczy jest bardzo, bardzo mało. Więc czemu nie? Co tutaj wyciągamy? No i dobra, wchodzimy w dresy. Dresy to był dla mnie temat tabu. Ja tak, wiecie, ja to nie muszę zawsze przymierzać, ja po prostu przykładam tak i ja widzę, czy to będzie dobre, czy to będzie niedobre, więc spokojnie. Ale przymierzymy, oczywiście ja się pokażę we wszystkim, nie ma problemu. Tak jak jest zwykłe, widzę szmaciaki. Jakościowo, to bym powiedział, takie do latania raczej po domu niż po mieście. No nie wiem, może się mylę. Ja w ogóle w dresach nie lubię latać po mieście, nie lubię jak mnie ludzie widzą w dresach. Nie wiem czemu, jakiś taki dyskomfort. Chociaż za młodziaka, bo tam za dzieciaka to nie, tylko za młodziaka. To lubiłem latać w dresach, naprawdę, ja miałem te swoje dresy ulubione, ale potem jakoś mi się zmieniło, nie wiem, czy się zrobiłem stary, wiecie, już jest inny spektrum patrzenia, czy o co kaman, ale nie, no dobra, no są jakie są, kolor typowo grafitowy, kieszeń z tyłu i to czerwone coś. Dobra, no okej, okay, no akceptuję je do domu, do roboty, na coś tam, dobra, niech będą. Kolejne dresy, czarne, no te już są z innego materiału, bo one były w tych samych cenach, ale z dwóch różnych jakby aukcji, tak, także byłem świadomy tego, że one są pewnie z innego kroju, materiału czy tym podobnym, no nie, spoko. Nie, no ten już jest lepszy. Ten materiał jest już zdecydowanie lepszy, ale krojem przypomina prawie to samo. Czyli takie... Raczej nie będą elegancko dopasowane tak, jak ja lubię. Ja gdzieś miałem takie z Nike kiedyś fajne dresy, no tylko, że one no niestety ale kosztowały. I one pięknie wyglądały. Jak je założyłem na tyłek, to za przeproszenie naprawdę to się reprezentowało jakoś. Taka prawda. No i ostatnia rzecz. Ostatnia, potem zliczę sobie to już na aukcji. Wziąłem po prostu gatki. Co prawda nie mam deficytu, ale mówię, jak już biorę, no to powiedzmy wprost, warto jest wziąć. No bo jak już jedną przesyłką idzie, to niech idzie, a gaci, jak to mówią, nigdy za mało.
Ale przepatrzyłem przeróżne. Były z Scottem Garfieldem, jakieś tam Marvela, ale jakoś tak niby mi się podobały, ale mnie nie wzruszały. Wszedłem i złapałem zwykły czarny. Taki trzypak, naprawdę nie był drogi. Mówię, dobra, biorę. Biorę, niech będą. Co mam powiedzieć? No spoko, zwykłe czarne bokserki. I tyle w temacie. No tutaj nie ma... Tutaj powiem tak, nie ma co tutaj opisywać. Gacie jak gacie, dziękuję bardzo. No, flamenko, ogniste. Helikopter leci. Z Chin sobie wysłał, żeby sprawdzić, czy mi się spodobała paczka. Oczywiście, żeby nie było to kupne, to ja sobie sam wszystko kupiłem. To żadna współpraca, nie, nie. Niestety jeszcze nikt mi takiej nie zaproponował. Dobra. To co? Przymierzamy? No przymierzymy, nie? Żebyśmy mieli spektrum, czy dobre, czy nie. Informacyjnie, zanim zaczniemy pokazywać, co tam jest. To tak, za mną jest cały majdan. Już nic nie sprzątałem, bo to przecież majdan zakupowy, więc nie róbmy scenerii. Ha, tu są dresy. Pierwsze czarne. Powiem tak, materiał przyjemny. Myślałem, że będą wyglądały trochę gorzej, ale nie jest źle. Naprawdę jak na jakość tych dresów, no to moim zdaniem one są spoko. Znaczy te czarne bynajmniej, tak? Na razie. Tutaj kieszenie bardzo ładnie się prezentują, wszystko jest poukładane. Nie mogę powiedzieć. Nie no, słuchajcie, dresy... Że tak? Nie no, są spoko, naprawdę. Moim zdaniem dobrze leżą. Jakaś nitka. A, razem w nitkę. No dobra, niech sobie tam na razie będzie. Nie no, słuchajcie, dresy mogę powiedzieć, że są spoko. Podoba mi się. Te czarne bynajmniej prezentują się ok. No, te grafitowe mi się nie podobają. Źle leżą, są w ogóle jakieś takie porozciągane. Powiem tak, dresy typowo po chałupie, albo nie wiem, będę coś remontować, albo jakieś większe sprzątanie będą potrzebne, takie dresy to zostaną po prostu do tego, no bo bez sensu je odsyłać. Natomiast, nie no spokojnie, mówię, to będą takie dresy typowo do jakiejś tam robotki, nie? Nie wiem. O, cmentarz pojadę sprzątać? No to jak będę potrzebował założyć dresy, to właśnie będą te, będą takie dresy do zadań specjalnych. Powiem tak, koszula mimo tego, że pięknie wygląda, jest dobrej jakości, naprawdę. To jest, jak za te pieniądze, to jest po prostu bajka, ale to jest regularne. Ja myślę, że na fit źle przeczytałem, albo nie doczytałem życia. No i niestety ja w tej regularnej, tak jak mówiłem. To jest po prostu luźne, ja wyglądam, zobaczcie ile to jest w ogóle. No tak średnio na jeża mi się to podoba. Nie, no odstaje to wszystko. No ja to się źle w takich czuję. To po prostu jak po starszym bracie. Może ja już nie jestem XS-ka, ale jednak S-ka taka regular fit to, to by było ok, a to jest zwykła regular. Więc rozważę ewentualnie zwrot. Jeżeli jeszcze jakiś inny produkt tam nie będzie pasował, tam z tyłu co są na stoliku, no to będzie trzeba pomyśleć o jakimś zwrocie. Nie, no to jest po prostu luźne, ja to wyglądam. Ja nie lubię tak. Ja nie lubię tak na luźno, jakbym w worku stał czy coś. SK, rękawki są fajnie. Materiał, że tak powiem, bajka. Kolor też bardzo piękny. W ogóle zobaczcie, no specjalnie do jeansów założyłem, żeby było ładnie to się reprezentowało, tak? No i nawet do krótkich o takich spodni pasuje, a co dopiero do jakichś tam długich, więc kolor kratki piękny, no ale no niestety nie, no nie regular, odpada. Szary melanż się prezentuje, no i to mi się podoba. Pasuje elegancko, nic nie odstaje, ładnie leży, co ja wam mogę powiedzieć, no to jest super. Nie patrzymy już na moje włosy, bo zakładanie, ściąganie będzie powodowało tylko gorszy efekt widoku, że tak powiem, tej cudownej fryzury. No ale no niestety, takie są uroki zakładania ciuszków już po ułożeniu włosów, nie? Mogę ich nie układać, ale chociaż przez chwilę chciałem się jakoś prezentować. Kolejne paski, proszę bardzo, też ładnie się prezentują. Dobrze się w niej czuję, jest ok. Co mogę powiedzieć? Ten kolor jednak mi pasuje. Taki błękit skak. Haki. Na bogato, nie? Nie no, podoba mi się. Ładnie leży. Co mogę powiedzieć? Elegantikos. Nie no, fajna jest. Także nie żałuję, tylko oczywiście w serek tutaj myślę, że wyglądałaby po prostu trochę lepiej. A tak to taki jest. Przylegający mocno do szyi. Może tutaj można byłoby się trochę poprzyczepiać, ale ogólnie rzecz biorąc jest ok. Włosy wyglądają jak już stado. Już nie wiadomo, co brzydko. Ha! Za to mam rybki. A rybki się reprezentują bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Mi się podoba. Rybki są ok. Więc jasne, fajne, spoko, nie? Co ja wam mogę powiedzieć?
No na luzie w rozpiętej buzie. Nie no, rybki to są rybki. No to w ogóle, że tak powiem, jest jak najbardziej okej. Okay. No i teraz ciemne paski, które też bardzo fajnie wyglądają. No ja jestem zadowolony, zobaczcie. Paski jak paski, no kurczę. Co ja wam mogę powiedzieć, no bardzo ładnie, tak? Się wypierze, wyprasuje, no to będzie się wszystko reprezentować, no o czym tutaj mowa, tak? Bardzo ładnie, podobają mi się. No i oczywiście brak tego dekoltu też swoje robi. To byłby taki tutaj dodatkowy smaczek, nie? To tak było, nie? A tak trochę jak taka bluzka od piżamy. Ale dobrze, nie jest najgorzej. No i powiem tak, dobry wybór i dobrze, że wziąłem M-kę, bo nie jest taka obcisła. Dobrze leży i rękawki są ok. To też jest ważne. Więc co ja mogę wam powiedzieć? No tutaj się udało. Także dobrze, że wziąłem emeczkę i jestem zadowolony. Nie no, ok, bardzo ładnie się prezentuje. Jest objętka. Pierwsza pozycja, która została ostatnią pozycją. Ładnie wygląda. Mi się podoba. Moim zdaniem ten niebieski jednak mi trochę pasuje. Oprócz oczywiście klejącego czegoś. Obawiam się, że po praniu po prostu wszystkie mikrowłókna z tam różnych ubrań poprzyklejają się do tego. Oczywiście nie oceniajmy, dopóki nie wypierzemy. Także to dopiero, jak to mówią, wyjdzie na luzie w rozpiętej bluzie. Nie ma, że boli. No i dobrze. I tym samym mamy już po prostu wszystko przymierzone, sprawdzone. Ja z tego zakupu jestem zadowolony. Oprócz oczywiście koszuli, która się okazała być S-ką, ale taką normalną S-ką, więc no mało się to dobrze na mnie wygląda. No trudno, no tak życie jest. Ale mam taki jeszcze mały pomysł mi wpadł, żeby kogoś po prostu obdarować, bo mam taką osobę, więc mogłem obdarować, a czemu nie? No i co mogę powiedzieć? Ja też się ładnie prezentuję. Dobra dziobaski, dziękuję wam za dzisiejszy dzień. Pamiętajcie, przełapać, co będzie bardzo miło. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Pa.